Time to rest. Maybe now I can start again. I might digress. I've been a wreck at best. I'm praying only to feel again. I've been reset. I na prowadzeniu wciąż Gruzjanom i Kolsowy nie daje żadnych szans pozostałym Raiderom, by ci go dogonili. Jeżeli utrzyma takie tempo i taką formę, no to ponownie stanie na najwyższym stopniu podium i powtórzy ubiegłoroczny sukces. I na ten moment tak naprawdę powinniśmy mieć finish. Bardzo małe różnice pomiędzy kolejnymi riderami. Widać, że tutaj będzie zacięta rywalizacja od samego początku do samego końca. Te różnice naprawdę niewielkie, kotłuje się teraz, nie? Brakuje tego wodka, ale będzie jakiś brawa zawodnik, nie wiem, co słyszę! Grzesiek Antoniak, miejsce pierwsze. Damian musiał na lokacie drugie. I widać, że tutaj walka będzie do samego końca. Jeszcze żaden z riderów nie wypracował sobie konkretnej przewagi. A co za tym idzie, tutaj wszystko będzie mogło się zdarzyć. A ja tylko przypomnę, to jest drugi półfinał. Red Bull Enduro Ligi, najlepsza szóstka, awansuje od razu do finału. A pozostali... Thank you.
Nim dołączą do niego pozostali rajderzy, do niego, że będzie w stanie na pewno wypracować sobie tę przewagę. Przypomnę, trzy okrążenia, final challenge i wówczas wszystko będzie już jasne. Ale absolutnie bezkonkurencyjny jest Dominik Osowy dziś. Jak już wszystko jest na tych wielkich betonowych kołach, teraz jeszcze zablokowany motocykl przed oponami. Podnosi maszynę, a i gleba! Słuchajcie, dajcie jakieś prawa, czemu ma nie przyjechać do Dominik Osowy? Walczy teraz o zwycięstwo! Musi przyjechać przydolny, poprawy jeszcze klamkę w swoim motocyklu, ale dajcie mu jakieś prawa! Niech on was usłyszy! Wyraźnie zmęczony po tak długiej rywalizacji, pokonuje kolejne przeszkody, które tutaj pomagają nam ustawić. Firma Tomben jest na kamieniach, jeszcze motocykle byleby nie finiszował, jak Eliasz Nawicą przed dwoma dniami ze sobą tę przeszkodę. Przed nim jeszcze ostatni podjazd. Dajcie mu jakieś prawa, panie i panowie, Dominik Osowy! I po tym pierwszym wyrazu na jego wyrazie zwycięzcę Rewolucji Dominik Osowy powiedzieje! Dominik Osowy, wielkie brawo! Ale to się zrobił jakiś hałas! Dominik Osowy! Drugi rozrzędu jest tam Emil Justa, że nie uda się skończyć ludzi. Zaraz będzie Emil Justa, my tutaj musimy uważać na finiszu. Emil Justa zostanie wicemistrzem Red Bull Endurance 2021. Emil Justa, to będzie kontrolny. Dwóch pierwszych zawodników Red Bull Endurance 2021. Gratulacje panowie, wyraźnie zmęczeni, ale zadowoleni. Gratulacje. A my czekamy na kolejnych rajdów, bo zabawa jeszcze się nie kończy. Czy pana? Jest Oskar Kaczmarczyk. Teraz zwinął nieco motocykl. Ale przytomnie, pamiętajcie, że są zmęczeni. Za nimi długa, naprawdę długa rywalizacja. Dobrze, że tam nie było katalizatora w tym samochodzie. Jeszcze by się opona zaplątała. I teraz to dostanie podjazd. Dajcie mu jakieś branie, on was usłyszy! Oskar Kaczmarczyk! Nabiera siły, patrzy jak wjechać. I jest na finiszu, jeszcze strzeli do tego. Kaczmarczyk, miejsce trzecie, gratulacje! Wycieńczony na mecie Oskar Kaczmarczyk dociera. I notuje i z tym grupowi, wielkie gratulacje. Słuchajcie, raz jeszcze dajcie brawa, no Dominik Osowy i Juszek! Oskar Kaczmarczyk, głośno! Gratulacje! Ale to są emocje! Red Bull Enduro Lino właśnie w ten sposób przechodzi do historii!